Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, pomaga to rozwijać cały kanał, jestem mega wdzięczny. Jak co piątek lecimy dzisiaj z tasiemkami na weekend, tasiemki od was, cztery kupony wyglądające bardzo ciekawie, ale zanim do tego przejdziemy, powiem o promocji dla nowych graczy, bo jest zwrot kasy za przegrany kupon do 200 zł, odpalimy sobie konkurs i na spokojnie przejdziemy do kuponów. Jeżeli ktoś by chciał przewijać, to śmiało przewijajcie, a ja na przykładzie tego kuponu wytłumaczę, jak działa ta promocja. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy, to właśnie możecie sobie zagrać pierwszy kupon do 228 zł. To nie musi być taki sam kupon. Możecie zagrać co chcecie, obojętnie jakie kursy, jakie dyscypliny, jakie typy, nieważne. Jeżeli gracie za maksymalną kwotę 228 zł i kupon nie wejdzie, to dostaniecie zwrot kasy w wysokości 200 zł i tylko raz musicie za to zagrać po kursie 2,14 na całym kuponie. Oczywiście 228 zł to jest maksymalna kwota, możecie sobie huknąć kupon za kwotę mniejszą. Po prostu dostaniecie zwrot stawki minus podatek. I tak jak mówiłem, za ten zwrot, jeżeli kupon nie wejdzie, trzeba raz zagrać po kursie 2,14 na całym kuponie. Nie jest to wielka filozofia i wtedy już kasa jest wasza. Jeżeli pierwszy kupon wejdzie, oczywiście wszystko jest wasze, nie trzeba grać dalej, można od razu wypłacić, czyli jest to promocja po prostu dla nowych graczy na zwrot kasy za przegrany kupon. Osoby zainteresowane? Pierwszy komentarz pod tym filmem, link rejestracyjny, założenie konta, minuta i można tworzyć. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze zapraszam do naszej grupy, ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy typerów takich jak ty. Tam się codziennie mnóstwo dzieje, także wpadajcie, link jest w opisie pod tym filmem. Zapraszam też na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie nie znajdziecie. Link też w opisie pod filmem, albo sobie w klepcie obstawiamy na Instagramie. Konkurs, 5 dni do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, jak zawsze zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków, dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 20:30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do kuponów, mamy 4 tasiemki, tak jak mówiłem. Zaczynamy od najniższej stawki, to jest kupon od Jacka, overki na niszowe ligi. Jakiś czas temu to się udało jednemu tutaj z naszych grupowiczów i tutaj Jacek stara się iść tym samym śladem. Jak widzicie, same niszowe ligi i tutaj overki 1,5 ładowane na kuponie. Po prostu trzeba trzymać kciuki, żeby były gole w tych meczach, bo jak będą gole w tych meczach, to kupon będzie tak zielony jak moja koszulka, więc mamy kupon od Jacka załatwiony. Daniel gra faworytów, to jest drugi kupon na dzisiaj, stawka już nieco wyższa, bo tak jak mówiłem, zaczynamy od najniższej. No tutaj Daniel zakłada, że kupon na faworytów tym razem wejdzie. Od kiedy robimy te tasiemki na weekend czy na puchary europejskie, to szczerze powiem, że ani razu kupon na faworytów, gdzie tam 5 czy 6 zdarzeń było, się nie udał. I ja zawsze powtarzam, że moim zdaniem, jak jest dużo faworytów na kuponie, to któryś się zesra i przez to kupon nie wejdzie. No zobaczymy, Daniel trzyma kciuki, że właśnie ci faworyci, których teraz na kuponie widzicie, się nie zesrają i że będzie dobrze. Trzymam kciuki, oczywiście trzymam kciuki, życzę powodzenia. Kuba gra overki goli w topowych ligach, czyli nieco inna tutaj wizja niż Jacek, bo Jacek pcha się w samą niszę, taką naprawdę niszę. Za to Kuba gra, tak jak widzicie, overki w tych topowych ligach i oczywiście to też może się udać, bo no wydaje się, że wybrał sobie takie ekipy, które faktycznie no są overowe i mają jakieś tam dziury w defensywie, ale w ofensywie też nadrabiają. No oby to się udało, bo to już są naprawdę fajne kursy, jest fajna stawka, jest naprawdę potężna wygrana i trzymamy też tutaj kciuki, żeby było zielono. I na koniec czwarty kupon, ostatni na tym filmie, to jest miks zdarzeń od Michała. Tak jak widzicie, tutaj nie idzie tylko w faworytów, nie idzie tylko w overki, nie idzie tylko w underki, tylko miesza sobie praktycznie wszystkie możliwe rynki. To jest jego pomysł na dzisiaj i jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to jest też największa stawka i ta wygrana też tutaj robi wrażenie. Trzymamy kciuki, żeby to się udało. Ja trzymam jak zawsze kciuki za wszystkie kupony. Można coś tutaj sobie wybrać, skopiować. Pamiętajcie tylko, że to są propozycje innych graczy. Jeżeli coś sobie skopiujecie, a się zesra, to nie miejcie pretensji, bo myślę, mam nadzieję, że wszyscy traktujemy to jako zabawę. To ma być po prostu czysty fan, a nie jakiś sposób na zarobek. Oczywiście fajnie, jak kupon wejdzie, ale jeżeli się zesra, to i tak życie toczy się dalej. Po prostu. Na dzisiaj to było na tyle, oczywiście na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, te wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się jutro już z typami stricte na sobotę. Dobrego dnia, trzymajcie się, elo!